jesteś żaglem, szalonym wiatrem, twoja siła to skała. Dzień dobry Pani Bato, przed nami wyjątkowe spotkanie, wyjątkowe wydarzenie, czyli Miasto Muzyka. Co to jest dla Pani za projekt? Dlaczego on jest tak wyjątkowy? Projekt Miasto Muzyka jest wyjątkowy, ponieważ jest to zupełnie coś nowego. I zobaczycie też troszkę inną Beatę na scenie. Będzie mnóstwo fajnych gości, myślę, którzy Was bardzo zaskoczą. Dlaczego taki wybór? Ale nie mogę więcej powiedzieć, nie mogę więcej zdradzać, bo nie byłoby to dla Was właśnie takim mega, mega niespodzianką, więc mogę Was tylko zaprosić z całego serca. Jest to nowy festiwal, nowa jakość. Empik tutaj po prostu zaprosił mnie do tego projektu i jestem bardzo z tego dumna. Zresztą projekt bliżej, miasto muzyka, nagrałam przecież piosenkę bliżej dla swojego miasta. I jest mural w Lublinie. Jest mural, tak, jest w Lublinie i byłam bardzo dumna akurat z tej piosenki i z tego tekstu, że mogłam Wam przybliżyć moje cudowne, rodzinne miasto. I to jest fajny projekt, bo inni artyści również wzięli w tym udział. Bardzo ciekawy, inny, indywidualny, absolutnie. Więc ja uwielbiam takie nowe wyzwania, nowe inicjatywy, zwłaszcza artystyczne, przede wszystkim artystyczne, więc mogę Was tylko zaprosić. Od niedawno był ten huczny jubileusz w Sopocie i w ogóle powrót na scenę po pandemii. Jakie to jest uczucie dla Pani stanąć na tej scenie po takiej przerwie i widzieć te wszystkie roześmiane twarze, które śpiewają razem z Panią? No, każdy artysta, myślę, w Polsce na to czekał i zwłaszcza, że to było, że to był festiwal, że było naprawdę sporo ludzi, ale od pierwszych dźwięków już czułam, że, że to są fani, którzy czekali po prostu na to spotkanie i nie mogłam się nasycić tą chwilą, ale graliśmy teraz koncerty również biletowane i widziałam te emocje w oczach ludzi. Tego się po prostu, tego się nie zapomina i za tym się w pandemii bardzo tęskniło, bo nie ma normalnego koncertu bez publiczności. Nie widzi się tych twarzy, nie widzi się tych emocji w oczach, blasku, czasami wzruszenia, czasami po prostu wielkiego szczęścia. Bo to są emocje, które między nami iskrzą. Ja daję te dobre emocje publiczności, oni dają mnie. Ja wtedy wracam do domu skrzydlona. Naprawdę. Chce mi się tworzyć, chce mi się pisać. Mam dla kogo? Ja.